Kamil, jak wrażenia po spotkaniu twarzą w twarz z Krzyśkiem Cieślakiem na ceremonii ważenia? Nie, dobre wrażenia, to tylko spojrzenie w oczy, zobaczenie sobie w oczy głęboko, ale no, to nie jest, to już w ringu, jak już jest się w ringu, to już jest inne spojrzenie, to już teraz jesteśmy, no, można powiedzieć, kolegami, bo jesteśmy, no, obydwoje jesteśmy, no, z Polski, obydwoje boksujemy też w Polsce, więc no, normalnie rozmawiamy. Wejdziemy do ringu i już nie będzie ani kolega, ani nikt, tylko będzie trzeba zrobić swoje. Zdziwiło cię to, że Zbigniew Raubo upatruje w Krzyśku faworyta tej walki? No, musi mówić coś, no trenuję, no, trenuję z Krzyśkiem, no, to musi mówić, że widzi w nim faworyta. Ja tego nie widzę bynajmniej, no ja myślę, że tą walkę wygram, bo trenowałem mocno. Okej, może miałem przeziębienie i w ogóle może miałem gorączkę, ale myślę, że będzie wszystko dobrze, że będzie mi leżał, będzie wygodny dla mnie zawodnikiem. A kiedy miałeś to przeziębienie? No jeszcze tydzień temu chorowałem, troszeczkę tak miałem tą gorączkę, a w tamtym tygodniu, w piątek miałem gorączkę, ale teraz jest wszystko dobrze. Ale odpuszczałeś z tego powodu, sparingi? Czy... Nie, nic nie opuszczałem, trenowałem dalej mocno, czułem się dobrze na tych sparingach, na treningach. Więc będzie dobrze. Chcesz tę walkę zakończyć przed czasem? Cały czas podkreślasz, że nie chcesz się bić, ale no jednak fajnie by było wygrać przez knockout. Można wygrać przez knockout nie bijąc się. Można poczekać, wyczekać i trafić. To jest boks, jeden cios i ja albo on może się przywrócić. No ale będę się starał tak, że zaboksować, żeby było fajne widowiskowo, ale... Krzyśkowi będzie na pewno pasowało to, że jakbyśmy się bili, no, na 100%, to wiem, bo on jest takim zawodnikiem, że no, jest niższy ode mnie i będzie próbował, no, podejść do pół dystansu. Ja będę też będę boksował w pół dystansie na pewno, jak będzie trzeba, ale myślę, że tak to będę boksował na dystans. Umiem boksować lewą ręką, umiem boksować na nogach, chodzić, więc no, zobaczymy. Czyli raczej będziesz trzymał się środka ringu? Zobaczymy, to wszystko się okaże w pierwszej rundzie, wszystko się okaże, jak tutaj boksować, jak ten Piotrek mi powie, idź na niego, to pójdę, powiem mi, idź, poczekaj na niego, to poczekam. Wszystko też zależy od trenera. Wiadomo, że teraz myślisz tylko o tej walce, ale po gali w Ergo Arenie w końcu wrócisz do Stanów Zjednoczonych? Zostało już to wszystko uregulowane, jeśli chodzi o twój pobyt? Nie wiem, przyjeżdża mój promotor i się wtedy będę dowiadywał, co i jak, będziemy się dogadywać, ale raczej będę wyjeżdżał do Stanów, tam boksował. No, zobaczymy, jak to będzie.